26 stycznia na osiedlu Zwycięstwa oddany został do użytku nowy parking. Parking, który jako pierwszy w Polsce jest tak zaawansowany technologicznie. Na winogradach takich parkingów w najbliższym czasie będziemy mieć jeszcze więcej, a to podniesie bezpieczeństwo nas i naszych aut. Jest to zapewne firma, która zdecydowała się to wprowadzić, nowy standard świadczonych usług, inny zupełnie poziom niż dotychczasowy. No wiemy, że dzisiaj jest pierwsze otwarcie takiego parkingu u nas na osiedlu Zwycięstwa, że kolejne pojawią się na sąsiednich osiedlach w najbliższym czasie. No i myślę, że mieszkańcy też to prawidłowo ocenią i że będą mieli poczucie, że ich auta tutaj pozostawione są bezpieczne. A przecież decydując się na parking strzeżony, to właśnie bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Charakteryzują się tym, że będą w pełni zautomatyzowane i nadal będą ubezpieczone, nadal będą w pełni monitorowane, a przede wszystkim będą jeszcze bardziej strzeżone. Cały parking jest równo obserwowany przez 12 kamer, które się znajdują na tym parkingu i obraz jest monitorowany 24 godziny w centrum monitoringu i klient nie zostaje sam w żadnej trudnej dla niego sytuacji, bo w każdej chwili może się skontaktować z centrum monitoringu. Oni udzielą wszelkich informacji naszemu klientowi, a na tym nam najbardziej zależy, żeby klienci byli zadowoleni i w pełni bezpieczni. Parking na osiedlu Zwycięstwa to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który oprócz pełnej automatyki zarządzany jest zdalnie, łącząc się z centrum monitoringu. Parking jest w pełni monitorowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez kilkanaście kamer, które są rozmieszczone na całym parkingu wysokiej jakości. Dodatkowo mamy automatyczny wjazd, wejście i wyjście, również sterowany z centrum monitoringu, czyli w przypadku, kiedy zdarzyłoby się, że nie będzie z jakiegoś powodu nie działał system, lub też ktoś zapomni karty, ta karta będzie uszkodzona, oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć, to nie ma problemu, z centrum monitoringu możemy zarządzać i bramą, i furtką. Tak? Dodatkowo mamy wysokiej jakości komunikację głosową za pomocą dwóch interkomów, którymi możemy komunikować się z operatorem z zewnątrz parkingu, jak i również na wewnątrz, bo wiadomo, w tych dwóch miejscach może jakby ten problem wystąpić. I dodatkowo głośnik tubowy, który powoduje, że możemy również z centrum monitoringu inicjować rozmowę, czyli możemy wygłaszać komunikaty ostrzegające, alarmujące lub też nawiązywać zwykłą rozmowę z klientem w momencie, kiedy chcielibyśmy go zaprosić do rozmowy. Dodatkowo każdy samochód monitorowany jest w momencie wjazdu i wyjazdu, tak aby w sytuacjach uszkodzenia na przykład karoserii można było stwierdzić, czy incydent miał miejsce na parkingu czy gdzieś na mieście. Proszę o podejście do strażnicy parkingowej w celu weryfikacji tożsamości. W związku z brakiem reakcji wzywam grupę interwencyjną, a materiał filmowy zostanie przekazany policji. Kolejne takie parkingi już niedługo zostaną oddane na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Wydaje mi się, że tak jak świat cały idzie do przodu, tak my nie możemy tkwić w formule lat 60., 70., jeśli chodzi również o organizację parkingu. Także myślę, że to była konieczność. Dzisiaj przeciętny człowiek jest już przyzwyczajony do tego typu infrastruktury wokół niego, obojętnie gdzie się nie uda, z tym musi sobie radzić. Także ten przysłowiowy pan w budce dzisiaj jest trochę anachronizmem już. Poza tym te rozwiązania techniczne, co w moim odczuciu jest najważniejsze, już pomijając inne aspekty, one podnoszą bezpieczeństwo samochodów, które tutaj są parkowane przez mieszkańców. Z techniką to trochę jak z przyrodą, moim zdaniem, tak? Nie należy próbować jej pokonać.
albo trzeba się dogadać, albo ustąpić. Także tutaj po prostu trzeba, no tu się dogadano. Mam nadzieję, że tu w tym przypadku to się udało i że rzeczywiście te parkingi będą funkcjonowały w sposób bardziej satysfakcjonujący niż do tej pory, chociaż powodu do narzekania nie było. Jak potwierdza radny osiedla Wichrowe Wzgórze Marian Grossman, takie parkingi i zawarte w nich technologie to przyszłość. No jest to krok naprzód, to jest duży krok naprzód, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także naprawdę uważam, że to jest bardzo ważna i dobra sprawa, szczególnie dla tych, którzy korzystają z tego parkingu, bo mają większą pewność, że tu wszystko będzie ok. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym klienci korzystający z m.in. parkingu na osiedlu Zwycięstwa zyskują pełne ubezpieczenie obejmujące parking strzeżony, szybką i nowoczesną obsługę oraz brak dostępu osób trzecich. W przyszłości właściciele planują również modernizację ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni.